ale nadal, zdaje się, że chyba właśnie, czy w tej sali, czy gdzieś tutaj w pobliżu miałem konferencję prasową i mówiłem panu prezydentowi, zwracałem się do pana prezydenta. Jeśli uważa, że zasługują na ułaskawienie, niech to zrobi. My to będziemy też respektować. Ale niech nie oczekuje ode mnie, czy od pana ministra Bodnara, żebyśmy my uznali, że panowie Wąsik i Kamiński są z kryształu. Ostatnie zdanie, nie chcę tego przedłużać, ale wiem, że to budzi dzisiaj największe emocje. Za przestępstwo, za jakie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. W niektórych krajach europejskich, na przykład w Wielkiej Brytanii, grozi dożywocie. Oni popełnili według wyroku sądu prawomocnego bardzo poważne przestępstwo. Konsekwencją ich przestępstwa była krzywda ludzi i tragiczne losy niektórych ludzi. W związku z tym odrzucam całą tę narrację, całą tę typową dla Kaczyńskiego historię, że ci, którzy robili złe rzeczy, mają się stać bohaterami narodowymi, bo tak się opłaca Kaczyńskiemu. Tak w Polsce już więcej nie będzie.